ważna informacja. Popatrzcie, po raz kolejny czytamy te fragmenty, pierwszy i drugi rozdział Ewangelii według świętego Jana po raz kolejny. Jak one muszą być bardzo ważne i jak one są ważne. Jak one bardzo mocno rozpakowują nam święta Bożego Narodzenia, rozwijają przed naszymi oczyma zawartość tego stwierdzenia. Święto Narodzenia Pańskiego, Święto Narodzenia Jezusa Chrystusa, Boże Narodzenie. Możemy posługiwać się tymi terminami, mój Boże, no właśnie sprowadza Cię do poziomu takiej galaretki, tak, skarbiem czy z czymkolwiek innym. A więc w momencie, kiedy człowiek pozwoli sobie na to, żeby święty Jan powiedział nam, z kim mamy do czynienia i z czym mamy do czynienia, to nabiera absolutnie innego wymiaru, te święta nabierają innego wymiaru i nie tylko my, nie tylko święta i samo świętowanie nabiera innego wymiaru, ale również informacja dla nas niezmiernie ważna. Dla nas będących teraz tu w świątyni, na tej mszy świętej, przypomnę, msza święta znów to nic innego jak dokładnie to samo wydarzenie, które dopełniło się, spełniło się na wzgórzu Golgoty. Ale rozpoczęło się już w Nazarecie, od momentu zwiastowania przez Archanioła Gabriela Najświętszej Maryi Pannie, że zostanie matką, no właśnie, jednorodzonego Syna Bożego. Ten, który z Ciebie się narodzi, będzie nazwany Synem Najwyższego. I uwierzcie mi, że każdy normalny Żyd natychmiast wie, o co chodzi. Syn Najwyższego, którego imienia nie godziło im się używać nadaremno. Boże, nam również wpompowano, wtłoczono i zapisano na twardym dysku w naszej głowie tego typu informacji. Nie będziesz używał, wymieniał imienia Pana Boga swego nadaremno. Idzie nam to jak składka. W odróżnieniu od Żydów oni mieli respekt wobec imienia Bożego. Natomiast dzisiejszy fragment również pokazuje nam, kto tu jest w tej świątyni teraz. Ludzie, którzy, uwaga, z Boga się narodzili. Chrześcijanin to człowiek, który narodził się z Boga. Zresztą to jest tylko i wyłącznie jedyna możliwość, żeby znaleźć się w tym bardzo znamienitym towarzystwie, które określamy, mówimy, nazywamy albo przezywamy terminem Kościół Święty, żeby się znaleźć we wnętrzu właśnie tejże społeczności nadprzyrodzonej, świętej z natury. Trzeba się z Boga narodzić. Z Boga narodzić. Nie z krwi. Nie z woli męża. Nie z rządzy ciała, ale trzeba z Boga się narodzić. To święta Bożego Narodzenia, no rzeczywiście owocem naszego dobrego świętowania, uczciwego, rzetelnego świętowania, czyli obracania nie tylko w dłoni, ale w naszym rozumie tegoż wydarzenia, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał mnie, dla mnie i za mnie, aby każdy, kto właśnie z Niego się narodzi, w Nim się narodzi, kto Go przyjmie, nie zginął na wieki, ale miał życie w sobie, mieć życie w sobie. W momencie, kiedy przyjmujemy Jezusa Chrystusa, kiedy trwamy w stanie komunii z Nim, czyli więcej, aniżeli w stanie jednomyślności, zgodności, to jest właśnie współżycie, czyli współistnienie, kiedy współistniejemy z Jezusem Chrystusem, mamy życie w sobie. Mamy życie w sobie. Ale mamy je wówczas, kiedyśmy od tego momentu, kiedyśmy się z Boga narodzili, a kiedyśmy się narodzili z Boga, najbliższą niedzielę, która będzie po uroczystości Trzech Króli, niedziela Chrztu Pańskiego będzie nam stawiała przed oczy właśnie i początek sakramentu Chrztu Świętego, jak również i ten nasz nadprzyrodzony początek. Moment, kiedyśmy, no właśnie, z woli naszych rodziców, ale przyszedł moment również i z woli każdego z nas. Człowiek musi podjąć osobistą
decyzję, by wyrazić wolę, prosić Boga o nie, chcieć, aby się nieustannie i w Bogu odradzać. Sakrament pokuty i pojednania, z którego Bogu dzięki, że w naszej parafii tak bardzo rozumnie korzystamy, jest niczym innym jak sakramentem odrodzenia się w Bogu. Znowu, żeby być w tym nadprzyrodzonym, świętym towarzystwie, więcej niż towarzystwie, w tym nadprzyrodzonym, świętym ciele mistycznym Jezusa Chrystusa, trzeba nam się odrodzić i odradzać w Bogu nieustannie. Czyli wzrastać, wzrastać w Jezusie Chrystusie. I to dzisiejszy fragment, te dwa pierwsze rozdziały Ewangelii według świętego Jana Apostoła i Ewangelisty nam o tym i mówią i przypominają, kim jesteśmy. Nie można o tym zapomnieć, dlatego że świadomość siebie, świadomość zadań, które wynikają z przyjętego Jezusa Chrystusa, one modelują, kształtują nasze życie, poczynając również od tej bardzo ważnej sfery naszego życia, jakim jest rozumność nasza. Świadomość, kim się jest, że jest się człowiekiem z Boga narodzonym. To, że odrodziliśmy się w Bogu, również kształtuje naszą codzienność, nasze codzienne decyzje. Po raz kolejny konfrontujemy się z takim słowem, które się dobija uwagi z naszej strony. To słowo, słowo. To słowo, słowo. Tak jak czasami sobie gdzieś w gronie księżowskim i nie tylko dotykamy rzeczywistości, synod. O synodzie, o synodalności. Wydaje się, że to jest taka bułka maślana, której dokładnie tak nie jest. Ma to jakąś istotę, cel. Podobnie również i to, że mamy zatrzymać się przy słowie słowo. Słowo. Na początku było słowo. Musi Panu Bogu bardzo zależeć na tym, skoro no, cały czas wraca do tego, ja swego czasu gdzieś tam sobie no właśnie, uświadomiłem i staram się tego pilnować, że Boże, Bóg dokonał dzieła odzyskania mnie. Przede wszystkim posługując się swoim Słowem. Jezus Nazaretu, to Słowo Boga Ojca, zrodzone z Boga Ojca, jednorodzony Syn Boży, Słowo. Więc Kielobus. Teraz no właśnie, kim najczęściej posługuje się Bóg Ojciec w relacji do nas, w relacji z nami, w kontaktach z nami? Patrzcie, posługuje się swoim Słowem. Bóg posługuje się swoim jednorodzonym Słowem, przez którego wyraża nam siebie. Zatem na zasadzie zwykłej wzajemności, wzajemnej zależności, czym my posługujemy się w naszych relacjach z Bogiem Ojcem, który jest w niebie i czym my posługujemy się no właśnie w naszych codziennych wysiłkach, próbach, nie w teoretycznym, ale w praktycznym wypełnianiu i kierowaniu się nakazem miłości Boga i bliźniego w naszym życiu. Co jest naszym orężem? Co jest naszym orężem? Co jest naszym orężem? Jednocześnie, co powinno być z woli Boga naszym orężem? Czyli tym czymś, czym stanie człowiek posługuje się w wypełnianiu zleconej mu misji. Kiedy bierzemy ostatnie akordy nauczania Jezusa Chrystusa zawarte w Ewangeliach, to w scenie, w tym wydarzeniu, które określamy w niebo wstąpieniem Pana Jezusa, jest ten moment, kiedy Pan Jezus otoczony gronem Najświętszej, czy gronem Kościoła zrodzonego z Jego męki, śmierci, zmartwychwstania, to jest to właśnie święte to Boże towarzystwo, do którego również my przynależymy. Do Kościoła, do Najświętszej Marii Panny, do apostołów i pozostałych uczniów, zwraca się ze słowami: idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Co jest zatem naszym orężem, czym mamy się posługiwać,
uczestniczeniu w naszym tam współudziale w dziele zbawienia współczesnego człowieka. Są te dwie rzeczy, słowo i sakrament. Słowo i sakrament. I dzisiaj, wówczas, kiedy, mój Boże, jesteśmy na progu nowego roku pańskiego 2022, już minęło 24 godziny od naszego ostatniego spotkania, więc jest już z czego zrobić rachunek sumienia, jeżeli chodzi o ten maleńki czas, który już jest składową naszego życiorysu, naszej historii, ale nie tylko w kontekście tych ostatnich 24 godzin, ale w ogóle tak szerzej, czyli głębiej w historię naszą. Jakim słowem najczęściej się posługujemy? Wiemy dobrze, że z Boga Ojca, który jest w niebie nieustannie, rodzi się Jego jedyne słowo, Jezus Nazarety, to, które stało się dla nas człowiekiem. I nieustannie On przychodzi do nas dokładnie z tą samą propozycją, z tą samą ofiarą, z tym samym darem, z darem swojego Syna. Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego dał i daje. Każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jakim słowem ja najczęściej się posługuję w codziennej praktyce, w codziennym wcielaniu w swoim życiu nakazu, przykazania miłości wobec Boga i bliźniego? Jak często imię Jezus, jak często Jezus gości na moich ustach wówczas, kiedy zwracam się do Ojca w niebie? Jak często imię Jezus, czyli to słowo, jak często pojawia się na moich ustach wówczas, kiedy zaczynam obcować z drugim człowiekiem, wypowiadać do niego, uzewnętrzniać jemu swoje, no właśnie, myśli, głębie swoich zamyśli, przemyśleń. I tutaj bardzo Was zachęcam do tego, abyście zadali sobie odrobinkę trudu, dzisiaj otworzyli list świętego Jakuba Apostoła. To naprawdę złota perełka, jeżeli chodzi o teksty objawione. Trzeci rozdział. Tam święty Jakub Apostoł dotyka no właśnie tego, co nazywa się ludzkim językiem, co jest ludzkim językiem, czyli no właśnie ten organ obecny w naszym ciele, z woli Bożej. Każdy z nas go ma. No właśnie, porównuje go do źródła. Do źródła, że nie ma takiego źródła na świecie, mówi święty Jakub Apostoł, który by jednocześnie wydawało wodę słodką i gorzką, poza ludzkim językiem. Dlatego, że tym samym organem błogosławimy Boga, Ojca, który jest w niebie, i jednocześnie tym samym językiem przeklinamy człowieka, który jest obok nas. No właśnie. Na progu nowego roku, na progu tego nowego liczenia, odliczania naszego życia, warto zatrzymać się przy słowie, słowo. Słowie, słowo. Jakie słowo najczęściej używamy w relacjach, w kontaktach z Bogiem i człowiekiem? Właśnie bardzo często, jeśli tylko okazja jest, bo teraz to takie trochę czasy, żeśmy zbudowali, że nie ma takiej okazji, ale na ślubach szczególnie, kiedy błogosławimy nowe małżeństwo, kiedy błogosławię nowe małżeństwo, to zawsze ich proszę przed przyjściem do Komunii Świętej, żeby poszli do wyjątkowych ludzi w swoim życiu, jakim są ich rodzice, mama i tata. Żeby poszli tam z najmocniejszymi słowami, które mogą pojawić się na, no właśnie, ludzkich ustach, ich ustach. To są trzy słowa. Dziękuję, przepraszam i proszę. Dziękuję, przepraszam i proszę. Zobaczcie, te trzy słowa, oby rzeczywiście były jak najczęściej wypowiadane przez nas. Wówczas, kiedy ośmielamy się stanąć przed Bogiem, no to szczerze, jeśli nie z tymi trzema, dziękuję, przepraszam i proszę. Jeśli stajemy jakimkolwiek gronie przed drugim człowiekiem, bez względu na zależności, które są między nami,
jakże mile są widziane i oczekiwane. I naprawdę przynoszące wyjątkowo obfite i głębokie skutki te trzy słowa: dziękuję, przepraszam i proszę. Na początku było słowo